Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim wraca temat podwyżek dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada strajki, a na ministra edukacji przy stole negocjacyjnym czeka oświatowa solidarność. Na 1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego planuje pikiety przed siedzibą resortu edukacji. Przeciwko niszczeniu polskiej szkoły, przeciwko temu wszystkiemu, co na co dzień obserwujemy jako rodzice, jako nauczyciele, jako pracownicy oświaty. ZNP mówi o, tu cytat, złych zmianach w edukacji, jednak pojawia się także postulat płacowy. Złożony w Sejmie w marcu bieżącego roku projekt ustawy zakłada 20% podwyżki dla nauczycieli. Czytamy w nim, że z powodu rekordowej inflacji wartość wynagrodzenia nauczycieli jest realnie coraz niższa. O protest ZNP pytany był w Polskim Radiu minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Wytyka ZNP upolitycznienie i zapowiada, że w sprawie oświaty obóz władzy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. I mogę powiedzieć, że będzie jeszcze większe, rekordowe zwiększenie subwencji, jeszcze większe w przyszłym roku od 1 stycznia 2024 roku, co przełoży się też na poważne podwyżki wynagrodzeń. Resort edukacji zapowiada także wypłacenie dodatkowego świadczenia w wysokości 1125 zł w związku z 250. rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. To w ramach porozumienia rządu z Solidarnością. Rozmowy wciąż jednak trwają, a oświatowa Solidarność zamiast na ulicy chce rozmawiać o podwyżkach przy stole negocjacyjnym. Jutro ma się spotkać z ministrem edukacji. Uważamy, że jest to jedyny sposób, żeby przeprowadzić zmiany. Nieoficjalnie mówi się, że Solidarność może wywalczyć 10% wzrost płac z wyrównaniem od września bieżącego roku.